Nie trzeba by było długo przekonywać. To nie chodziło w ogóle o przekonanie. To było moje wielkie marzenie. Wcześniej nie miałam też zupełnie możliwości zaangażowania się w ten program. Bardzo jestem wdzięczna za to zaproszenie. Wcześniej byłam bardzo mocno skupiona na zrobieniu płyty razem z Bogdanem Kondrackim i wydaje mi się, że teraz jest fajny czas, żeby łączyć muzykę z kolejnymi pasjami. Ja jestem dalej troszkę w szoku. Cieszę się ogromnie, jestem wzruszona. Wrócę do dziecięcych marzeń. Myślę, że te emocje dopiero się zaczną. Dzisiaj muszę przetrawić to, że się Państwo dowiedzieliście o tym. Czy ten taniec taki profesjonalny to dla Ciebie będzie wyzwanie? Czy trochę się obawiasz? Oczywiście, że to będzie dla mnie wyzwanie. Spędziłam ostatnich kilka dni na planie 10. edycji. Obserwowałam wszystkich tancerzy, obserwowałam gwiazdy. Przyznam szczerze, że naprawdę nie wiem, jak oni są w stanie zapamiętać z tygodnia na tydzień nową choreografię. A łączyć do tego wszystkiego jeszcze swoje inne obowiązki zawodowe, łączyć do tego życie rodzinne. Czeka mnie kolejne bardzo, naprawdę bardzo, bardzo duże wyzwania, ale wierzę w to, że mam zagwarantowaną dobrą opiekę. Na koniec, czy myślałaś już, kto mógłby być Twoim partnerem? Czy masz jakiś ty? Nie wyciągniecie tego ze mnie, nie ma szans. Ja w ogóle się dzisiaj nie spodziewałam, że ta informacja zostanie już podana dla Państwa. A jeżeli chodzi o szczegóły, to... A czy Ty już znasz partnera? Absolutnie nie znam. Pomidor. A kto to powinien być? Jakie powinien mieć cechy? Jakie powinien mieć cechy? Partner, który mnie wytrzyma. Powinien być cierpliwy. Powinien mieć dobre podejście pedagogiczne do dzieci. Ja jestem dużym dzieckiem. Śmieję się trochę, oczywiście, ale ja myślę, że w każdej relacji zawodowej takiej na pewno ważne jest to partnerstwo, sympatia, jakiś taki wspólny cel. Zobaczymy. Ja, tak jak mówię, jak na razie jestem oszołomiona całym tym wydarzeniem, więc myślę, że dopiero teraz, kiedy emocje opadną, zacznę myśleć już bardziej o szczegółach.